To zupełnie nie jest ryzykowne. Pakujesz plecak, kupujesz bilet w jedną stronę, tak jak my zrobiliśmy, i jedziesz. I to, co spotkasz na drodze, będzie na pewno ciekawym doświadczeniem. Czy dobrym, czy złym, nie wiadomo, ale ciekawym. No i jak było? Dobre czy złe? I dobre, i złe. Generalnie jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo zachwycona tym, że udało mi się poświęcić 3 miesiące i wyjąć jakby siebie z tego życia tutaj warszawskiego i móc coś takiego przeżyć, bo... Ale to było właśnie mocno takie spontaniczne. Podejrzewam, że tam na miejscu też nie mieliście zbyt wiele zaplanowane. Nie, nie, w ogóle to cały wyjazd, znaczy planowanie było mniej spontaniczne, bo musiałam się w pewnym momencie jakby ulotnić z galerii, w której wówczas grałam, więc jakby to był najdłuższy okres przygotowań, a jak już wyjechaliśmy, to właściwie z dnia na dzień decydowaliśmy, że jedziemy albo tu, od kogoś usłyszeliśmy, jedźcie do tego czy tamtego miasta i tak taką wiedzą, wiesz, przekazywaną z człowieka do człowieka się posługiwaliśmy internetem. Nie mieliśmy przy sobie ogromnego podręcznika Lonely Planet. Hostele, używaliśmy couchsurfingu, czyli tej strony takiej społecznościowej, która, gdzie można się tam u kogoś ulokować na chwilę. No i raczej takie dziury generalnie. Czyli to nie był taki, wiesz, typowo gwiazdorski klimat, jednak? Tak, nie no, z plecakami to w ogóle nie gwiazdorski. Nie, nie, no my uwielbiamy podróżować w taki bardzo nietypowy sposób. Może nietypowy dla gwiazd, opowiedzmy, ale typowy dla takich podróżników, bo po taniości generalnie. Czyli no muszę przyznać, że nasz budżet nie przekroczył 100 zł dziennie dla 2 osób. Miło było odpocząć od show biznesu? Bardzo miło. Jak wróciłam, to zauważyłam, że znam sobie sprawę, że wszyscy na mnie patrzą, i że jakby przez te 3 miesiące nie miałam takiego napięcia w sobie.